cały czas się okupują ten salę sejmową, nie są więźni, mimo oczywistych obowiązków opuszczenia i nielegalności działania, dlatego że kiedy nie ma posiedzenia sejmu, to sala musi być zamknięta i mogą tylko upoważnieni pracownicy sekretariatu wejść na salę. A to wszystko jest osiągnięte. Jeszcze a propos tego sygnału telewizji, powiem Pani taką informację, znalazłem na... W Polityce tutaj czytam, że kluczowym rozgrywającym spółce Emitel, która nie nadawa sygnału TVP, wtedy jest Witold Grabow, człowiek bliski SLD i PO. Był członkiem PZP, senatorem SLD, członkiem Rady Radiofonii i Telewizji. Emitelu to są sama agentura komunistyczna, pan jest maszpikowany dzisiaj rano słyszałam. Więc to się i oczywiście tylko i to, że w czasie już potem przemówienie pani premier właściwie w obszarze całej Polski jest punktowo, jest uniemożliwione jest słuchanie, a to jest oczywiście efektem tego, że